Na naszym portalu Khan Academy jest cała masa różnych ciekawych i pouczających ćwiczeń, które służą rozwijaniu naszej biegłości w rachunkach, czy służą przetestowaniu, czy, czy dobrze opanowaliśmy dany materiał, dany kawałek wiedzy, ale są też takie ćwiczenia na naszym portalu, które służą przede wszystkim rozwijaniu pewnej intuicji, rozwijaniu wyobraźni, rozwijaniu takiego głębszego zrozumienia, co stoi za tymi rachunkami, za tymi pojęciami, z którymi mamy tutaj do czynienia. No i teraz chciałbym Wam pokazać jedno z takich ćwiczeń, które służy przede wszystkim temu, żeby lepiej sobie wyobrazić, co to jest pochodna. Co to jest pochodna funkcji. No więc zobaczmy na czym polega ta zabawa. Mamy tutaj na niebiesko wykres funkcji, której wzór jest tutaj napisany u góry. To jest funkcja, która się wylosowała w tym przykładzie. f od x równa się 2x do 3 plus x kwadrat. No i naszym zadaniem jest teraz narysowanie. Kilku punktów, które leżą na wykresie pochodnej tej funkcji. No i tutaj mamy taką pomoc w postaci tych pomarańczowych kropek, które możemy przesuwać do góry i na dół. No i teraz zobaczcie, jak przesuwam tę kropkę do góry, to ta prosta, która tutaj jest zaczepiona w tym punkcie, który jest pod tą pomarańczową kropką, obraca się. Jak przesuwam kropkę do góry, to obraca się. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jak przesuwam kropkę w dół, to się obraca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Więc widzimy, że przesuwanie tej kropki odpowiada zwiększaniu lub zmniejszaniu współczynnika nachylenia tej prostej. No i naszym zadaniem jest takie dopasowanie tutaj, żeby ta prosta była styczna. Takie ustawienie tej pomarańczowej kropki, żeby ta prosta była styczna do wykresu. No, możemy to zrobić tylko tak mniej więcej na oko. No i jak na moje oko, no to na teraz jest styczna, więc puszczam. No i położenie tej kropki mówi nam, jaka będzie wartość pochodnej tej funkcji f od x w punkcie x równym minus 2. No i tu, tutaj zostało zapisane, że wartość pochodnej w punkcie minus2 stała się równa 20. Zwróćcie uwagę, że jak ja tutaj poruszam tym punktem, to tam u góry w polu odpowiedzi te wartości się zmieniają. No i naszym zadaniem jest takie ustawienie wszystkich tych kropek, żeby te odpowiadające tym kropkom proste były styczne. No widzimy, że tutaj na początku to nachylenie było dużo większe. Ta prosta tutaj była bardziej stroma od tej drugiej, no bo ta krzywa się tak coraz bardziej wypłaszcza tutaj. Więc tutaj mi się wydaje, że teraz mniej więcej ustawiłem, że to będzie styczne. No i teraz coraz bardziej wypłaszcza się ta nasza krzywa, więc styczna w tym punkcie będzie Miała jeszcze mniejsze nachylenie, czyli ta pomarańczowa kropka będzie niżej. Ja bym to ustawił tak. No tutaj, w tym punkcie, no to widać, że ta krzywa zupełnie się wypłaszczyła, i tutaj styczna będzie po prostu pozioma, czyli nachylenie będzie równe 0, więc tutaj pochodna w zerze będzie równa 0, nawet nie trzeba nic zmieniać. No i tutaj nasze nachylenie zaczyna znowu rosnąć. Tutaj znowu robi się dodatnie, funkcja rośnie, czyli styczna. Ma znowu dodatnie nachylenie. Na razie nieduże. No, o, teraz chyba będzie dobrze. Tutaj będzie jeszcze większe nachylenie. Będę musiał podjechać z tą kropką jeszcze bardziej do góry. O, czyli to będzie jakoś tak. Ok. No i tutaj ostatni punkt. Tutaj już jest bardzo stromo. Moim zdaniem, jakoś tak. No i dobrze. Wygląda, że Ustawiłem te punkty mniej więcej dobrze, dlatego że komputer narysował tutaj wykres tej funkcji, przeprowadził przez, przez te punkty wy, wykres i to jest wykres pochodnej funkcji f. I nawet komputer nam napisał wzór tej pochodnej, że to jest 6x kwadrat plus 2x. Jak ktoś umie obliczać pochodne, no to może sobie sprawdzić, że to rzeczywiście tyle jest. No i przez te punkty, które tutaj narysowaliśmy tak mniej więcej na oko, przeprowadził wykres tej funkcji dokładnie według tego wzoru. No bo tutaj, my oczywiście znaleźliśmy te styczne tylko w kilku wybranych punktach. Na, można taką styczną rysować w dowolnym punkcie. No i styczna na przykład w tym punkcie, no to będzie miała nachylenie takie, które odpowiada wartości tej pomarańczowej funkcji dla tego punktu. No zachęcam do samodzielnego rozwiązania tego zadania, do zabawy z tym modułem. Myślę, że to jest to bardzo pouczające i przede wszystkim służy właśnie takiemu lepszemu zrozumieniu, lepszemu wyobrażeniu sobie, co to jest ta pochodna. No i tutaj na jednym wykresie możemy zobaczyć, jak wygląda funkcja, jak wygląda jej pochodna i jak wartości tej pochodnej są związane z nachyleniami stycznych do wykresu tej funkcji, której pochodną w taki sposób graficzny tutaj znajdujemy.